Siemanko wszystkim na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam taką paczuszkę petard, którą zakupiłem za całe 5 zł. Firma Kellner Knall Power. Tak to mniej więcej wygląda i za takie opakowanie zapłaciłem 5 zł. Czy warto, czy nie warto, nie mnie oceniać. Są to naprawdę, wiecie, jakie petardy. I z tyłu mamy instrukcję bezpiecznego odpalania tych oto chyba petard. Tu mamy ładną paczuszkę z petardkami, tu jak odpalamy. No i to jest bardzo zastanawiające, co ma wspólnego petarda do rakiety w szklanej butelce nocą. To jest, nie wiem, no ja mam może wsadzić tą petardę w butelkę i nie wiem. Chyba taka jakaś dziwna w każdym razie ta instrukcja, nie będziemy wnikać. I teraz tak, co można zrobić z takim zestawem, gdzie mamy dość sporo, ale bardzo słabych petard. Na pierwszy rzut można wykombinować z nich jakiś karabinek, coś w tym stylu. Nie mam żadnego pojęcia, zakupiłem to raz przez przypadek, nabrałem się. Tak leżało to w szafie i w szafie, więc postanowiłem nagrać taki właśnie bonusowy odcinek z tymi petardami. Tak to mniej więcej wygląda, mamy 3 paczki. Może wam pokażę zresztą, jak ktoś nie wie, jak to wygląda. To są petardy China Bowler D. O, czyli petardy siejące zamęt i grozę. Ta-dam! I powiem wam, że nawet z tej petardy się karabinku nie da zrobić. Ciekawe, jak ja to zaczepię do lądu. To naprawdę jest, no, żeby brzydko nie mówić, no takie słabe, nie? Co tu mam dalej? China Bowler typ B, China Bowler A. Nie wiem, chcecie, to wam pokażę, jak to wygląda. China Bowler typ B. Ja na te petardy mówię China Bowler ze względu na to, że to jest typ B. Ze względu na to, że to ciężko jest nazwać petardą. Teraz wam pokażę typ A. One są naprawdę żałosne. Patrzcie, jaki ma ląd. No, normalnie, no nie wiem, no nabrałem się kiedyś, nie wiedziałem, co to jest i po prostu zakupiłem za piątaka. Mówię, tyle petard. Szaleństwo, bogactwo. O, pyrokraker teraz jest. To jest pyrokraker. Tak to wygląda. I teraz mam głowę kwadratową. Co z tego w ogóle zrobić? Tu kolejny pyrokraker, a tutaj paket kraker. I to jest karabinek. Dwa karabinki były w zestawie. Ja pierdzielę. Tak to wygląda. I teraz moja taka zagwozdka. Co zrobić z tych petard? Karabinku, karabinka się nie da za bardzo z nich zrobić. Porozrywać, posypywać proch to też nie, bo to dużo roboty, a efekt będzie naprawdę kitowaty. Coś wymyślę, jak wymyślę, to wam zaprezentuję i to po prostu odpalimy, a więc zapraszam do oglądania. O, to jeden z pomysłów, które wymyśliłem właśnie na te rewelacyjne petardy. A tam jest mój właśnie antymały pomocnik, który mnie podgryza. Knall Power przedstawia Crazy Frog Spec Edition. Ale będzie hit! Crazy Frog Special Edition przedstawia Knall Power. A więc zobaczymy niemiecką moc, niemiecką jakość, zarąbista petarda. Odcinek nagrywany z nudów. Tyle mojej ciężkiej pracy, tyle ciężkiej roboty. Miał być hit, wyszedł kit. Straszny pierdzielnik po tych petardach.
Ale, o Jezu, ale dusi. Ale petardy wszystkie wybuchły. Nie ocalała żadna petarda. O, tu jest jedna petardka. O, ta jest w ogóle wypalona. Taki kiciol Knaga Power. Oczywiście oryginalna petarda Crazy Frog. Na pewno bym tak blisko przy niej nie stał. Naprawdę oryginalne są petardy Crazy Frogi, zarąbiste. To była oczywiście taka parodia. Jeden z przykładów, co można zrobić z tak rewelacyjnie super mocnych petard. Oczywiście dałem się nabrać i zakupiłem opakowanie za 5 zł. Tylu wspaniałych i mocnych petard. Czy żałuję, czy nie, ocencie sam, jeśli wam się filmik spodobał, łapka w górę. Oczywiście to był bonusowy odcineczek nagrywany z nudów. Trzymajcie się ciepło, moje mordeczki. Na razie.